Siemanko wszystkim, z tej strony Pęczek, witam was w krótkim odcinku z PESA 2016 demo. Zagramy sobie jedno spotkanie, takie nazwijmy to pokazowe, Juventus-Roma. Ja oczywiście będę kierował Juventusem, wystartuję tu sobie. Wiem, że troszeczkę późno wrzucam moje odczucia a propos tego dema na kanał, ale nie chciałem go, że tak powiem, wrzucać w momencie, kiedy to demo miało premierę, tylko chciałem poczekać troszeczkę i pograć sobie w to demko, wypróbować wszystkie zespoły, i te słabsze, i te mocniejsze. Tak wygląda początek gry, ale mnie to mało interesuje, myślę, że was też, bo jeżeli ktoś zdecyduje się kupić tą grę, to na pewno sobie to obczai. Co rzuca się na początku, to że nie ma komentarza. Nie wiem, dlaczego w demie nie ma komentarza. Nie pamiętam, czy w PS-ie 15 też nie było komentarza w demku. Jest to trochę dziwne, jest taka błoga cisza. Wymieniłem już kilka podań i na pewno, co bystrzejsi z was zauważyli, gra jest dużo bardziej dynamiczna. Naprawdę to się widzi i to się czuje, że... O, ale piękna brama, jeszcze do tego Teveza. To się widzi i to się czuje, że naprawdę gra się w tego PES-a dużo, dużo, dużo lepiej. W porównaniu do PES-a 2015 tempo jest no spokojnie z 2 razy albo 3 razy większe. Nie ma takiego ślamazarnego poruszania się piłkarzami. Poruszają się oni dużo bardziej dynamicznie. Widać, że jest to taki ukłon w kierunku osób, które więcej mimo wszystko grywają w FIFA i będą chciały się przesiąść na PES-a. Bo no, ta rozgrywka jest dużo bardziej dynamiczna. Widzicie tutaj też podania mojego oponenta też są dużo bardziej płynne. Ta rozgrywka już nie jest taka stojąca w miejscu. I to jest największa zmiana w PES-ie. Jeżeli chodzi o grafikę, to jest oczywiście skok jakościowy naprzód. I widać było to zwłaszcza tam w powtórce, jak Tevez tak strzelił gola. Można było sobie się przyjrzeć jego rysom twarzy. Naprawdę ta grafika jest spoko. Dla wielu ludzi grafika w PES-ie jest troszeczkę za bardzo plastikowa i ciężko im nie przyznać racji. Jest ta grafika specyficzna, na pewno taka właśnie sztuczna, troszeczkę plastikowa. Ci piłkarze się błyszczą, wiadomo, że to powinno być, znaczy oni błyszczą się od potu generalnie, tak? Ale ta grafika jest inna niż w FIFA. Mi się podoba, bo naprawdę przyjemnie się na to patrzy, na tych piłkarzy i łatwo ich rozpoznać. Może z daleka nie do końca. Po fryzurze tak, no Pogba ma tutaj taki pióropusz, że zobaczcie, teraz poleci do niego piłka, Paul Pogba, no to z daleka tego piłkarza można rozpoznać, więc no te atrybuty charakterystyczne są dobrze zrobione, to trzeba przyznać. Mi się graficznie PES 2015 bardziej podobał od FIFA i podejrzewam, że PES 2016 też bardziej mi się będzie podobał od FIFA 16. Jeżeli chodzi dalej o gameplay, zauważyłem, że przy odbiorze piłki osoba, której odbieramy piłkę, tak jakby jest wybita z rytmu i faktycznie tą piłkę jej się odbiera. Nie jest tak jak w FIFA, że po odbiorze piłki ta osoba, której piłkę odebraliśmy, ona jeszcze jest w stanie dogonić tą piłkę i sobie ją z powrotem przejąć. Tutaj tak nie jest, ta osoba jest wybijana troszeczkę z rytmu i możemy jej wtedy piłkę zabrać. O, widzicie, tak jak teraz. On jest wybity troszeczkę z rytmu, gubi tą piłkę i ta piłka jest zabierana. Bardzo mi się to podoba, bo jest to dużo bardziej realistyczne na pewno i nie wygląda już tak głupio jak jak w FIFA, że próbujemy odebrać jednej osobie piłkę 3 razy i ona za każdym razem dogania tą piłkę. To jest bez sensu. Tutaj jest to fajnie rozwiązane. Dużo lepsze są podania prostopadłe, o ile w PES-ie 2015 nie udało mi się rozwiązać tajemnicy podań prostopadłych, tak tutaj no, wygląda to już dużo lepiej. Te podania są dużo prostsze, dużo łatwiejsze. No i jest to kolejny na pewno ukłon w stronę graczy FIFA, którzy będą chcieli się przenieść do PES-a. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko chodzi. No teraz gówniany strzał z mojej strony, no ale to się zdarza. Naprawdę ta rozgrywka, nie wiem, czy wam się to przyjemnie ogląda i czy będzie dużo youtuberów, którzy z PES-a 16 będą robili jakieś serie. Podejrzewam, że zależy to w dużej mierze od tego, jak będzie wyglądał Ultimate Team w FIFA 16, czy jak będzie działał rynek, czy będą końsy, bo nie ukrywajmy, że większość serii youtuberów opiera się na kupowaniu końsów. Jeżeli tych końsów nie będzie, to ja na przykład jestem średnio chętny na oglądanie filmików,
w których są piłkarze dostępni dla wszystkich. Tak fajnie się ogląda, jak ktoś tam gra jakimiś informami fajnymi, tocami, czy tam kartami Team of the Year. Jeżeli takich kart nie będzie, albo będzie mało takich serii, to może faktycznie więcej osób skłoni się ku PS-owi i ku trybie My Club, gdzie tak naprawdę zawartość klubu jest kompletnie losowa, tak? Bo to, ile uzbieramy kasy na te paczki w My Club i co nam wypadnie, jest kompletnie losowe. No i nie ukrywajmy, że ma to swoje plusy, tak? Tutaj tak naprawdę to, co będziemy mieli w klubie, zależy kompletnie od losowości i od tego, ile paczek otworzymy. Czyli jeżeli ktoś wyda dużo hajsu, no to wiadomo, będzie miał ten klub lepszy, ale dzięki temu, że mamy rating klubowy, to możemy sobie tak ustawić, że po prostu nie będziemy trafiali na przeciwników z lepszym składem od nas. I tego mi bardzo brakuje w FIFA, a tego raczej nigdy nie wprowadzą. Niestety. Dalej, jeżeli chodzi o gameplay, zachowanie bramkarzy jest naprawdę na wysokim poziomie. Ja już w FIFA, znaczy już w PES-ie 2015 bardzo fajnie bramkarze się zachowywali. O, ale pięknie teraz Morata z dystansu. O, nad bramką. Już fajnie się zachowywali, tutaj zachowują się jeszcze lepiej. Strzały z dystansu to jest coś pięknego. Tak naprawdę PS-a najbardziej uwielbiam za strzały z dystansu. Są tak soczyste, że czuć po prostu na padzie siłę tego uderzenia. To jest coś pięknego. No, wiadomo, że w FIFA też są fajne te uderzenia z dystansu, jak siądą, ale nie czuć tej siły tak bardzo. One zupełnie inaczej są odczuwalne. Czasami to są takie kluski z dystansu, że ten bramkarz zachowuje się dziwnie, przelatuje ta piłka obok niego i zupełnie to inaczej wygląda niż w PES-ie, gdzie te strzały są naprawdę soczyste i czuć szacunek do strzału, że tak powiem, na padzie. Więc to jest bardzo fajne. Dalej, widać, że piłkarze, jeżeli są wysoko overallowi, to dużo lepiej zachowują się na boisku i dużo ciekawiej wykonują podania. Są też finezyjne podania, coś w tym stylu, ale często piłkarze sami je wykonują, jeżeli są po prostu dobrze technicznie. Czyli jeżeli jest trudne podanie do wykonania, to potrafi sam z siebie piłkarz uderzyć z piętki, sam z siebie zrobić jakieś fajne zagranie. Co widać, jeżeli chodzi o negatywne zmiany w PES, znaczy negatywne. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało w pewnej wersji gry, ale co widać w demie i co troszeczkę przeszkadza, dodali kolizję zawodników taką jak w FIFA. Jeżeli dobrze pamiętacie, na początku w FIFA kolizje nie wyglądały za dobrze. I tutaj mniej więcej w demie jeszcze nie do końca jest to tak widoczne, ale już potrafi to dokuczyć, że ci piłkarze potrafią się w dziwny sposób zderzyć i polecieć w jakimś dziwnym kierunku, dziwnie się zachować. Jest to czasem dokuczliwe, aczkolwiek nie jest to jeszcze jakoś bardzo odczuwalne. I zobaczymy, czy w pełnej wersji gry będzie to troszeczkę poprawione, czy jak to będzie wyglądało. Wszystko się okaże z dniem premiery, tak, PS-a. Ale wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli chodzi o konkurencję My Club kontra Ultimate Team, to jeżeli Ultimate Team będzie działał tak jak teraz, czyli po prostu słabo, że price ranges spowodują bardzo małą ilość zawodników na rynku i po prostu no będzie się grał jakimiś gówniakami i złożenie składu marzeń, no niby będzie ten draft, tak, ale draft to nie jest posiadanie zawodnika na stałe, więc no to jest fajna zabawa, żeby sobie tam jakieś końce zdobyć, pograć i tak dalej, zwłaszcza w przypadku takich serii jak bieda skład, czyli gdzie no po prostu nie kupujemy żadnych FIFA pointsów i żadnych doładowań. To może być fajna zabawa, ale na dłuższą metę fajnie by było złożyć sobie samemu skład z jakichś gwiazd, tak? I w sumie o to chodzi w Ultimate Team. Jeżeli będzie to bardzo utrudnione, to wydaje mi się, że My Club ma bardzo duże szanse na zawojowanie troszeczkę tutaj piłkarskiego rynku. Tym bardziej, że naprawdę dynamika gry się zmieniła i kurczę, no przyjemnie się gra w tego PS-a. Ja teraz troszeczkę lamię, nie ukrywam, ale naprawdę można bardzo fajne, dynamiczne akcje układać i wygląda to naprawdę dobrze. I bierzcie pod uwagę, że mówi to osoba, która mało grała w PS-a. Ja za dużo w PS-a 15 nie grałem, więc nie jestem jakiś dobry w tą grę. A naprawdę grając tak jak gram w FIFA, potrafię złożyć jakieś ciekawe akcje i jakoś to dobrze wygląda. Więc no, warto czekać na tego PS-a, warto czekać, zobaczymy. O Jezu, jaki błąd teraz. Najwięcej dowiemy się
jeżeli chodzi o PS-a, kiedy on już wyjdzie i będziemy mogli go sobie porównać z FIFA 16, bo na razie demo FIFA 16 zapowiedziane jest na 8-10 września. Zobaczymy, jak wygląda gameplay i tak dalej. Jeżeli nie będzie znaczących usprawnień w stosunku do 15, to moim zdaniem PS jest bardziej atrakcyjny, bo gameplayowo wygląda naprawdę fajnie, naprawdę dobrze się w to gra, a uśmiercając w jakiś sposób Ultimate Team poprzez wprowadzenie price ranges, sami sobie strzeli w stopę i wydaje mi się, że może nie nałogowo grać w PS-a 2016, ale na pewno ludzie chętniej po niego sięgną, żeby chociaż go spróbować, żeby zobaczyć, jak wygląda, bo naprawdę gra się w niego bardzo dobrze i jest olbrzymi skok gameplayowy w porównaniu do PS-a 2015. My jako fani piłki nożnej, cyfrowej piłki nożnej, nie pozostaje nam nic innego, jak czekać po prostu na pełne wersje obu gier, porównać je sobie i wybrać tą, w którą nam się lepiej gra, bo o to chodzi, żeby się dobrze bawić w tej konsoli, a nie denerwować na słabo działające serwery, na brak graczy, czy na jakieś ślamazarne sterowanie, czy tego typu rzeczy, więc decyzja należy do nas, decyzja należy do graczy. Cieszmy się, że mamy do wyboru te dwie dobre, duże piłkarskie gry i możemy sobie wybrzydzać. Czekajmy na ich premierę, a tymczasem co? Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie tradycyjnie jakąś łapkę w górę, subskrypcję, polubcie na Facebooku. Trzymajcie się i do usłyszenia.